Dzisiejszy wykład będzie nam mówił o psychofarmakologii pamięci. Pamięć jest czymś takim, co bardzo jest dla nas rzeczą ważną i poszukujemy leków, żeby pamięć, jeżeli nam się psuje, poprawić, albo jeżeli pamięć nam nie wystarcza, żeby ją poprawić czy wzmocnić. Pamięć oczywiście była traktowana jako dar bogów i pamięć została według Greków dana nam przez jedną z tytanic, Mnemozynę, nazwała wszystkie rzeczy, żeby ludzie mogli wiedzieli o czym mówić i dała ludziom dar pamięci. Także wszyscy wiemy, ile tytan Prometeusz dał nam ogień, ale tytanka Mnemozynę, słynna zresztą z pięknych włosów, ona właśnie dała ludziom pamięć, więc jej zasługa jest tak samo, zasługa dla nas jest też olbrzymia. Pamięć jest nam szalenie potrzebna ze względu na to, w jaki sposób nasz mózg pracuje. Nasz mózg pracuje właściwie w warunkach takich, w których normalny komputer by był absolutnie niewystarczający. Proszę Państwa, nasz mózg jest bombardowany olbrzymią ilością informacji. Przez wszystkie nasze zmysły, głównie przez wzrok i słuch, ale tak samo i przez dotyk, a tak samo i przez węch, rzadziej przez smak, dochodzi do nas olbrzymia liczba informacji. Wydaje się, że mniej więcej, prawda, z szybkością 1 gigabajta na sekundę, prawda, przychodzą te informacje. Co nasz mózg może z taką olbrzymią liczbą informacji zrobić? Oczywiście, większość zignorować. I to mózg robi. Dokonuje się szybko wstępna preselekcja i my zauważamy tylko rzeczy rzeczywiście istotne. Ale z tych rzeczy, jak tu sobie wybierzemy, te rzeczy istotne musimy następnie przerobić. My je musimy w jakiś sposób percypować. I ta percepcja odbywa się w sposób z kolei niesłychanie wolny. Tutaj te wszystkie rzeczy, które tutaj się dzieją nam w pamięci, to jest to z szybkością, ta obróbka danych jest szybkością 100 do 300 herców, ale to jest coś strasznie powolnego, prawda? To ręczny kalkulator jest chyba szybszy niż to, co nasz mózg robi. Wydawałoby się, że sytuacja jest fatalna, tym niemniej mózg potrafi, daje sobie z tym radę i wyrzuca potem na zewnątrz w formie różnego rodzaju komend, głównie komend do układu motorycznego, bo mózg służy po to, żeby na podstawie wrażeń, które przychodzą z zewnątrz, spowodować odpowiednie reakcje organizmu i wyrzuca znowu z dość dużą szybkością. To wyjście, prawda, jest jednak rzędu 10 megabitów na sekundę, a więc znowu jest bardzo dużo. Czyli jak to jest możliwe, że tak wolno traktowany mózg potrafi jednak całkiem sprawnie działać? Otóż chodzi o to, że właśnie mózg pracuje powoli, ale on jest wyspecjalizowany i pewne części kory mózgowej służą do obrabiania jednych danych, inne do innych, inne do pomijania. Także to jest jak gdyby ta tajemnica sprawnego działania mózgu. Ta tajemnica polega jeszcze na tym, że mózg właśnie przetwarza dane w sposób powoli, ale przetwarza dane w sposób równoległy. Ale też jedną z istotnych rzeczy, która pomaga mózgowi w sprawnym działaniu, to jest to, że istnieje pamięć. Otóż istnienie mechanizmów pamięciowych pozwala znacznie skrócić działanie mózgu, ponieważ pewne rzeczy już są jak gdyby absolutnie włączone w to. Zresztą to Państwo dokładnie wiedzą. Jak Państwo na przykład pamiętają numery telefoniczne, to Państwo już na przykład kod miasta traktują jako jedną rzecz. Prawda? Nikt nie myśli na przykład o Krawkowie jako 4812 przed podaniem numeru telefonicznego, ponieważ to jest jedna jednostka informacji, prawda, która już jakoś jest zaszyfrowana. I to nasz mózg właśnie bardzo często tworzy sobie takie szyfry, a tworzenie takich szyfrów jest właśnie możliwe dzięki pamięci. A więc pamięć to jest to, co pozwala naszemu mózgowi, teoretycznie niewydolnemu, pracować w sposób niesłychanie wydajny. Czymże jest pamięć? Pamięć jest to zjawisko, które umożliwia nam podejmowanie decyzji na podstawie poprzednich doświadczeń, dzięki czemu nasze decyzje są podejmowane szybko i w większości wypadków podejmowane prawidłowo. To zjawisko oczywiście jest bardzo ważny, ma olbrzymi walor przystosowawczy. Im lepsza pamięć, tym lepiej potrafi się zachować w środowisku, tym lepiej potrafi uniknąć niebezpieczeństw, tym lepiej potrafi uzyskać
podstawowe moje cele, prawda, jakimś tam zdobycie pożywienia, pozycji i oczywiście, jak każdy biolog wie, reprodukcja, przekazanie genów w następne pokolenia, dlatego że my biolodzy właściwie tak sądzimy, że organizmy są tylko futerałami, które służą do tego, ażeby geny mogły żyć, a ponieważ organizmy są śmiertelne, to wobec tego muszą przekazywać te geny w następne pokolenia. Ta pamięć występuje wobec tego na wszystkich szczeblach świata ożywionego. Od takich bardzo prymitywnych, od płazińców, robaków płaskich, jak wypławek, to było wielkie zdziwienie, kiedy okazało się, że takiego prymitywnego wypławka można było czegoś nauczyć. Aż po człowieka i te mechanizmy pamięciowe są właściwie bardzo podobne. Takim zwierzęciem modelowym, który przyniósł Nagrodę Nobla Erikowi Kandelowi, jest aplyzja, taki ślimak morski, na którym zrobiono bardzo wiele doświadczeń i na którym właściwie pokazano, że mechanizmy zapamiętywania są bardzo zbliżone w całym świecie zwierzęcym. Może w tej chwili wiem, że niekoniecznie w tej chwili najnowsze wyniki Kandela pokazują na przykład, że istnieją pewne białka synaptyczne o budowie prionowej u aplizji, które nie występują u kręgowców, a więc nie jest to aż tak uniwersalne, jakby się wydawało, ale podstawowe mechanizmy zapamiętywania i uczenia się są w całym świecie podobne. Teraz, jeżeli mówimy o pamięci, to w ogóle możemy patrzeć się na pamięć w różny sposób. My pojmujemy, czym jest pamięć. Filozofowie zastanawiali się od bardzo dawna. Otóż jedną z takich koncepcji średniowiecznej, która bardzo mi się podobała, to było to, że pamięć to jest wewnętrzny zmysł duszy. W średniowieczu sądzono, że poza pięcioma zmysłami zewnętrznymi, właśnie wzrok, słuch, dotyk, smak i węch, istnieje pięć zmysłów wewnętrznych duszy. Takich właśnie jak osąd, jak koordynacja zachowań i między innymi wyobraźnia. I między innymi jednym z tych pięciu zmysłów właśnie była pamięć. A więc to było bardzo i to, że te pięć zmysłów wewnętrznych duszy, to już jest koncepcja, która właściwie oczywiście nie istnieje, jest poetycka, ale ona przetrwała w naszej tradycji językowej. Otóż jeżeli ktoś jest zwariowany, to mówimy, że mu brakuje piątej klepki. Ta piąta klepka, któryś z tych wewnętrznych zmysłów duszy. Najczęściej jest to albo brak tego takiego common sense, albo właśnie brak pamięci. A więc, ale jest to ładne, poetyckie, nie ma to niestety żadnego waloru praktycznego. Pamięć można rozpatrywać jako cechę charakteru. Jedna z cech charakteru to jest bardzo swoista cecha charakteru. Mianowicie pamięć jest taką cechą charakteru, której ułomności się nie wstydzimy. I mówimy, mamy pamięć dobrą, ale krótką, prawda? Byłoby nam znacznie, gdybyśmy mieli pamięć, prawda? My się wstydzimy innych defektów. Nie przyznajemy się do defektu na przykład do kłamliwości, do podstępności, do różnych innych defektów charakteru. Z pamięcią w porządku. Dalsza szczególna cecha pamięci jako cechy charakteru jest to, że my tę pamięć chcemy poprawić i szukamy. I jeszcze jedno, co jest ciekawe, że my mamy różnego rodzaju protezy dla tej cechy charakteru. Tymi protezami oczywiście w tej chwili to główną protezą jest pismo, prawda, czy przekaz audiowizualny. Ale różnego rodzaju protezy robiono od najdawniejszych czasów. Na przykład podział nieba na konstelacje. Gwiazdy są rozłożone absolutnie przypadkowo, a z drugiej strony, w sposób losowy, a z drugiej strony wiadomo, że znajomość gwiazd i gwiazdozbiorów była konieczna, zwłaszcza w nawigacji. I żeby to jakoś poukładać sobie, no to starożytni wymyślili i wtedy znaleźli, nagle wyodrębnili pewne konstelacje gwiazd, pewne grupy gwiazd. I my w tej chwili rozpoznajemy to, wiemy, gdzie jest Wielka Niedźwiedzica, Mała Niedźwiedzica, Andromeda, Mały Pies i tak dalej, prawda? Właśnie dlatego, że stworzyliśmy pewną protezę pamięci w postaci gwiazdozbiorów. Pamięć możemy traktować jako podstawę naszej osobowości. Jesteśmy tym, kim jesteśmy, ponieważ siebie pamiętamy. Pamięć jest bardzo trwała. Każdy z nas pamięta siebie jako małe dziecko, jako ucznia w szkole podstawowej, w liceum, jako studenta, jako człowieka zaczynającego życie zawodowe i ma
pewność, że jest on ciągle tą samą osobą. Mimo tego, że człowiek się strasznie zmienił, że jest nie do poznania, prawda? Że ta różnica między mną w tej chwili, a mną jako sześciolatkiem jest dramatyczna. Ale ja ciągle wiem, że jestem jedną i tą samą osobą. Dlaczego? Dlatego, bo mam te same pamięć, tworzy jakoś spoiwo dla mojej osobowości. Oczywiście w literaturze mamy dalsze piękne sprawy, takie jak, prawda, w Dune Herberta i dalej ta cała pamięć taka, która idzie przez pokolenia, to może aż tak dobrze nie jest, natomiast dla poszczególnego osobnika pamięć jest właśnie pod całą osobowość. I dlatego przy otępieniach, wtedy kiedy następuje rozsypanie się pamięci, następuje rozsypanie osobowości i to traktowane jest przez chorych jako jedną z najgorszych rzeczy, jakim się może przydarzyć. Wreszcie to, co my musimy zrobić, my neurobiolodzy, mówimy, że pamięć to jest złożony fenomen neurobiologiczny, który ma określone podłoże materialne. Teraz mówiąc o tej pamięci, dobrze jest mieć pewne podstawowe pojęcia o pamięci jakoś uporządkowane. A więc pierwszy to jest ślad pamięciowy, czyli engram. Ten engram to jest po prostu pewna zmiana w mózgu, która jest wywołana chwilowym pobudzeniem neuronów przez jakiś czas. Engram jest reprezentacją danego zjawiska. Ona nie ma nic wspólnego z samym zjawiskiem, a jest to dobra reprezentacja, która nam gdzieś w mózgu trwa. Uczenie się to jest związane z doświadczeniem albo tworzenie nowych engramów, albo przekształcanie starych engramów. Tworzenie śladów pamięciowych pod wpływem doświadczenia to jest właśnie ten proces, który pozwala nam na rozwinięcie naszej pamięci. I wobec tego pamięć możemy powiedzieć, że jak gdyby to jest praca na engramach, tworzenie, przekształcanie, magazynowanie, prawda, i wykorzystywanie tych engramów. Jedną z takich ważnych rzeczy jest umiejętność przywołania. To znaczy, że my potrafimy raz stworzony ślad pamięciowy, który gdzieś tkwi w naszych magazynach, w odpowiedni sposób przywołać i użyć do rozpoznania, do porównania z nowym wrażeniem, ażeby sprawdzić na przykład, czy to jest ta sama osoba, którą już znamy, czy to jest osoba nowa. Z tym przywoływaniem bardzo często są kłopoty i większość ludzi tak po 35 roku życia właśnie tu zaczyna mieć pierwsze kłopoty drobne z pamięcią. Są kłopoty z przywoływaniem, właśnie z tym, że nie nasz adres nam ucieka, że imię koleżanki z szkoły podstawowej nagle jest i za chwileczkę to potem przychodzi. Ale kwestia przywoływania jest bardzo istotną rzeczą dla dobrego funkcjonowania pamięci. Ważną rzeczą, tak samo jak mówimy o pamięci, są fazy pamięci, a te fazy są ważne dlatego, ponieważ ich znajomość pozwala mówić, co mamy robić, kiedy nam się pamięć psuje. Różnego rodzaju defekty pamięci czy kłopoty z pamięcią łączą się z tym, że różne fazy pamięci mogą być zaburzone. A więc pierwsza faza pamięci to jest zapamiętywanie, kiedy musimy przekształcić wrażenia w engramy. I ten moment jest bardzo istotny. On wymaga bardzo dużej czujności, dobrego czuwania. Dlatego na przykład wiadomo, że jeśli chcemy coś zapamiętać, nie możemy być śpiący, nie możemy być zmęczeni. Nie ma sensu na przykład uczyć się późno w nocy, jak jesteśmy śpiący, bo nic nam wtedy do głowy nie wchodzi. Drugie to jest przechowywanie, prawda? Utrzymanie engramu. Otóż to nie jest dość ważne, żeby się engram utrzymał, to musi się nam stworzyć engram pamięci długotrwałej. I to jest też ważne, że tworzenie tego engramu, przejście ze stanu zapamiętywania do tego stanu tworzenia engramu nadającego się do przechowywania, wymaga czegoś zupełnie innego. Ono wymaga właśnie takiego spokojnego czuwania czy stanu prawie półsenności. Ten proces, który się nazywa konsolidacją, właśnie wymaga relaksu, odpoczynku. My jeszcze o tym za chwilę pewno powiemy. Dalsza ważna faza pamięci to jest przypominanie, kiedy musimy wydobywać engram z pamięci, odtwarzać doznanie. To jest dość trudne, ile czasami engram możemy ułatwić sobie wydobycie czegoś z pamięci przez jakiś znak, który nam mówi, jak to wydobyć, przez jakiś kod. I te wszystkie rzeczy, na przykład stare metody, jak zawiązanie supełka na chusteczce do nosa, to właśnie jest kod. Mamy kod, mamy o czymś pamiętać i wtedy coś pamiętamy. Bardzo często zdarza się u osób, zwłaszcza starszych, że wychodząc z pokoju zapominają, po co wyszły i co chciały zrobić. Powrót do pokoju, wrócenie do koncertu, oczywiście
Szedłem do kuchni dlatego, bo chciałem przynieść z kuchni, nie wiem, solniczkę na przykład, czy coś takiego. No i wreszcie ważna sprawa to jest rozpoznawanie, czyli porównywanie starego engramu z nowym engramem. Pamięć możemy klasyfikować w różny sposób. Możemy ją klasyfikować albo zarówno tak, jak pamięć jest trwała, i w tej mówię o pamięci bezpośredniej, to co się dzieje natychmiast, to jest taka pamięć, która trwa kilka sekund. To jest ten typ pamięci, który nam działa, jak rzucamy okiem na książkę telefoniczną, żeby zapamiętać 6- czy 7-cyfrowy numer. Pamiętamy tak długo, dopóki nie wykręcimy numeru. Jeżeli to jest numer nam nieważny, to ten numer szybko zapominamy. Nie wchodzi nam do pamięci już nawet krótkotrwałej. Pamięć krótkotrwała trwa już dłużej, ona może trwać parę godzin, ale ta pamięć znowu nie trwa nam tak długo i albo ona znika, albo jeżeli jest ważna, przechodzi w tym procesie konsolidacji w pamięć długotrwałą, czyli to jest to właśnie pamięć do zapamiętania. Pamięć możemy też klasyfikować ze względu na jakość. Mianowicie ogólnie możemy powiedzieć, że mamy dwa typy pamięci. Tak zwaną pamięć deklaratywną, to jest taka pamięć, która ulega amnezji i ta pamięć to jest pamięć albo epizodyczna, czyli że pamiętamy, że coś się wydarzyło, albo pamięć semantyczna, pamiętamy pewne reguły. Pamięć epizodyczna ulega stosunkowo łatwo amnezji. Ja zapominam czasami, gdzie byłem, co robiłem, co jadłem przedwczoraj na śniadanie. Pamięć reguł, pamięć semantyczna utrzymuje się dość dłużej. Ja wiem, że ja powinienem mieć prosto krawat, zapiętą marynarkę, a w ogóle powinienem się ubrać idąc do telewizji, bo to jest pamięć reguł. I drugi typ pamięci to jest pamięć operacyjna, to znaczy pamięć jak coś robić. Na przykład jak jeździć na rowerze, jak pisać na maszynie bez patrzenia, jak prowadzić samochód, jak mówić. Ta pamięć operacyjna jest o tyle ciekawa, że to jest pamięć, która nie ulega amnezji. To jest pamięć, to są rzeczy, które się pamięta stale, raz nauczone. Bardzo trudno jest się jednak tej pamięci nauczyć. To znaczy, jeżeli ja powiem Państwu, że bitwa pod Grunwaldem była w roku 1410, no to raz powiem, kto ma dobrą pamięć, zapamięta, prawda? Jeżeli, natomiast ja nie jestem w stanie powiedzieć, jak jeździć na nartach, prawda? Ja mówię, no trzeba utrzymać układ, ale jak to zrobić, prawda? To ja muszę sam metodą prób i błędów do tego dojść. Ale jak się ktoś raz nauczy jeździć na nartach, to do końca życia, jak długo tylko fizycznie będzie w stanie, to będzie wiedział, co robić. Natomiast w którym roku była bitwa pod Grunwaldem, większości osób z pamięci może odejść. O właśnie, tu jest pamięć, ta proceduralna, czyli pamięć właśnie reguł, pamięć czynności, która amnezji nie ulega. Gdybyśmy teraz chcieli pokazać, jak wyglądają te, tak podsumować o tych fazach pamięci, to mamy tutaj taki schemat. Ta robocza, bezpośrednia pamięć, która się tworzy, przechodzi nam w pamięć krótkotrwałą. Oczywiście, jeżeli przechodzi, bo większość rzeczy tutaj nam ucieka. Pamięć krótkotrwała przechodzi w pamięć długotrwałą. I teraz mamy dwa rodzaje pamięci długotrwałej. Właśnie ta pamięć deklaratywna, to jest pamięć jawna. My wiemy o tej pamięci, możemy ją łatwo przekazać innym, prawda? I to będzie albo pamięć epizodyczna, albo pamięć semantyczna, cośmy powiedzieli. Albo też może być to ta tworzona pamięć proceduralna, czasami mówimy o niej jako pamięci uwikłanej, która jest bardzo trudna do przekazania, prawda? To jest wykonywanie czynności. Uczymy się tutaj metodą prób i błędów i pamiętamy lepiej. Czasami jest rozdziew między tą amnezją pamięci deklaratywnej, zapominaniem tych śladów pamięciowych przy zachowaniu pamięci proceduralnych. Takim klasycznym przykładem właściwie, który bardzo modna powieść w okresie międzywojennym, potem filmowana, to był film Znachor o wybitnym chirurgu, który po napadzie rabunkowym, uderzony w głowę, kompletnie nie wiedział, kim jest i został gdzieś przygarnięty przez jakichś chłopów, ale nie wiedząc, kim jest i nic nie pamiętając, ciągle pamiętał, w jaki sposób leczyć. Bo leczenie to już była pamięć operacyjna. I potem jako zasnął jako wspaniały Znachor i w końcu oczywiście dobrze się to skończyło, prawda? Jak to w tej chwili wygląda? Wygląda to w ogóle w tym sposób. Jest pewne wrażenie. To wrażenie powoduje nam tworzenie engramów pamięci bezpośredniej. Przechodzą te engramy szybko, stosunkowo w pamięć krótkotrwałą, która może zresztą wchodzić też do tej całej obszaru pamięci roboczej i być tu wykorzystana, ale ważną jest rzeczą, ona przechodzi w projekt konsolidacji do pamięci długotrwałej,
pamięć długotrwała znowu oddziaływa na tę pamięć roboczą i tutaj pamięć robocza oddziaływa też na pamięć długotrwałą. Tu dochodzi na przykład do zjawiska przeszukiwania i rozpoznania, kiedy chodzi o to, żeby te elementy z pamięci krótkotrwałej porównać z elementami pamięci długotrwałej. W wyniku tego dochodzi do podjęcia decyzji i w momencie decyzji dochodzi do odpowiedniej reakcji. Teraz uczenie, które jak mówiliśmy właśnie jest tym, prawda, budowaniem engramów na podstawie doświadczeń, może być bardzo różne. Są uczenia typu prostego, na przykład przyzwyczajanie się do czegoś, habituacja. Ja pracuję w Instytucie Farmakologii w Krakowie, który jest na drodze dolotowej do lotniska. My jak jesteśmy tam, my praktycznie nie słyszymy samolotów. Myśmy się do nich tak przyzwyczaili, one na nas nie robią żadnego wrażenia. Jeżeli jakiś wykład jest nagrywany na magnetofon, to wtedy nam to przeszkadza, bo w innym kontekście my słyszymy ten samolot. Ale normalnie jest to rzecz absolutnie bez żadnego znaczenia. Gdyby chociaż raz samolot uderzył w instytut, jestem przekonany, że każdy warkot samolotu by powodował nasz natychmiastową reakcję, przynajmniej uwagi. Tak jak to się dzieje na przykład w czasie wojny, w czasie bombardowań, gdzie warkot samolotu zawsze znaczył coś złego i reakcja była jak gdyby przesadzona. Uciekało się zawsze do schronu w momencie, kiedy taka sprawa przychodziła. Inny typ uczenia to uczenie asocjacyjne. I to jest takie uczenie, gdzie my łączymy ze sobą dwie rzeczy, które występują razem i jedną rzecz traktujemy niejako jakby ekwiwalent drugiej rzeczy. To jest klasyczne doświadczenia pawłowskie, klasyczne warunkowanie, prawda? Puszczamy światełko wtedy, kiedy podajemy mięso i w związku z tym pies już na światełko zaczyna reagować ślinieniem się, bo wie, że mięso zaraz przyjdzie. Uczenie bardzo podobne to jest warunkowanie operacyjne, które wymyślił Skinner, w którym my musimy coś wykonać, ażeby coś otrzymać. Zwierzę się uczy, że musi naciskać na przykład dźwignię, ażeby dostać pożywienie. I wreszcie niesłychanie ciekawy typ uczenia to jest uczenie awersyjne. To uczenie awersyjne jest czymś, jest zupełnie inne niż inne typy uczenia, bo przy normalnym uczeniu im bliższy jest związek pomiędzy bodźcem warunkowym a bezwarunkowym, tym szybciej, tym łatwiej się uczymy. To jest inny typ uczenia. To jest ten typ uczenia, który powoduje, że jeżeli zjemy jakąś rzecz, która nam zaszkodzi, to ta rzecz będzie dla nas potem niesmaczna. I rzecz zwykle zjedzona szkodzi nam parę godzin po tym, jak żeśmy zjedli, ale my będziemy tej rzeczy stale nie lubić. Taki przykład, i to wcale nie musi być naprawdę związek przyczynowy. Taki klasyczny przykład, który się dość często zdarzał, zwłaszcza kiedy w Polsce jeszcze melony nie były znane, to byli ludzie, którzy wyjeżdżali do Grecji na plażę, kupowali melony, jedli melony, a potem opalali się nadmiernie i mieli lekkie porażenie słoneczne. Otóż ci ludzie z reguły potem nie znosili melonów, bo jakoś tam się skojarzyło ten smak melonu z tym, że potem chorowali. To jest bardzo cenny sposób uczenia się, dlatego, bo on uczy nas nie jedzenia rzeczy, które nam mogą szkodzić. Czasami nas wprowadza w maliny. Ale miałem takiego przyjaciela, Rosjanina, to jeszcze były dawne czasy, bo jak widać z tego, co zaraz powiem, on leciał z Moskwy do Leningradu jeszcze. I w tym czasie na lotnisko przyjechał głodny i w tym czasie też nie było wiele rzeczy na lotnisku. Kupił jakieś nieznane mu cukierki. Jadł te cukierki, a potem podróż była dość niespokojna. On czuł nudności, czy się nawet pochorował. On mówi, ja wiem, że to nie ma nic wspólnego z życiem. Ja nie mogę na te cukierki patrzeć. One mi się zawsze z czymś złym kojarzą. I wreszcie bardzo ciekawy typ uczenia, to jest uczenie złożone. Tam jest kilka różnych uczeń. Uczenie wpajane, czyli imprint. To jest to, że czasami na przykład u zwierząt w pewnym okresie rozwojowym pewne zjawisko będzie pamiętane zawsze i to najczęściej to jest to, że na przykład wielki obiekt, który małe kurcze widzi w określonym okresie po wylęgu, będzie traktowany jako matka. Normalnie dla pisklęcia jest to kwoka. Ale Lorenz zrobił to, że na przykład różowy balonik powodował, że pisklęta za różowym balonikiem chodziły jako kwoka. To była inna interpretacja. Czasami w dzieciństwie zdarzenie o bardzo silnym przeżyciu emocjonalnym. Dziecko wkłada palec w ogień tylko raz. Do końca życia potem już pamięta, że tego robić nie wolno. Bardzo ciekawy typ uczenia złożonego jest uczenie zastępcze. To znaczy, że my uczymy się czegoś patrząc na to, co się dzieje z innym. To jest zresztą to,
na czym polega nasze uczenie na przykład w szkole. My wiele rzeczy albo małpujemy, albo uczymy się od innych. Ale to nie tylko dla człowieka, bo my możemy nauczyć się czegoś od innych. Ptaki. Jak byłem w Anglii po raz pierwszy w roku 64, mleko podawano wtedy, dystrybuowano do domu w ten sposób, że stawało mleko w butelkach szklanych z folią aluminiową. Kiedy przyjechałem potem, po paru latach, to mleko już było w kartonach. A dlaczego? Dlatego, bo w międzyczasie sikorki nauczyły się, że jeżeli przekują dziobem folię, to mogą się dostać do śmietanki. I to robiły. I w przeciągu 2-3 lat po prostu wszystkie sikorki w Anglii nauczyły się jedno od drugich, że mogą w ten sposób dostać się do butelek. Ja z kolei wiem, że u nas, ja mieszkam w Krakowie przy Parku Krakowskim i w tym Parku Krakowskim w zimą tam zawsze przyjeżdżają duże gawrony z Rosji, bo to dla nich jest ciepły kraj. I kiedyś, ja tego nie widziałem, ale moja żona przysięga, że to była prawda, że widziała, jak pewnego razu jakiś gawron zaczął coś grzebać w koszu na śmieci i znalazł kawałek kiełbaski. Od tego czasu, już w tydzień potem, wszystkie kosze były wypróżnione, papiery się walały po całym parku, dlatego, bo gawrony szukały czegoś do jedzenia. I w końcu udało się to opanować, w następnym roku to pamiętały i opanowano to jest w ten sposób, że w tej chwili nie ma koszy na śmieci, ponieważ ptaszyska wyrzucają wszystkie śmieci szukając czegoś. A więc te nawet ptaki mogą się w ten sposób nauczyć. To nie tylko zresztą ssaki i ptaki, podobne rzeczy dzieją się tak samo, na przykład opowiadano, że widziana ośmiornica intensywnie patrzy się na drugą ośmiornicę i też może się czegoś uczyć.